Cześć, dzień dobry. Wyścig szosowy mężczyzn podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio to był jeden z najciekawszych wyścigów jednodniowych w tym sezonie. Wspaniałe zwycięstwo Richarda Carapaza i 11. lokata Michała Kwiatkowskiego po aktywnej jeździe. Ja nazywam się Marek Tyniec i komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w zawodowym kolarstwie. Piękny, piękny, wspaniały wyścig, rewelacyjny wyścig, święto kolarstwa, naprawdę. Takie wyścigi o stawkę, różnie z nimi bywa, choć w Rio ta obecność Rafała Majki w czołówce, te kraksy, no i ciekawe rozwiązanie na koniec było niewątpliwie emocjonujące, ale często bywa tak, że na przykład wyścigi o Mistrzostwo Świata są bardzo zabetonowane, rozgrywane według zaplanowanego scenariusza. Nawet jeżeli obserwujemy znakomite zwycięstwa faworytów, to nie jest to wszystko takie emocjonujące. Tutaj w Tokio oglądaliśmy naprawdę genialny, genialny wyścig. No i ta wygrana Carapaza w wielkim stylu. Co mogę Wam o tym wyścigu powiedzieć, zanim przejdę do kwestii narodowo-patriotycznych? Przede wszystkim podjazd Mikuni nie prowadził aż tak wielkiej selekcji, jak można się było spodziewać, mimo że był ciężki. Michał Kwiatkowski powiedział w ogóle, że to był jeden z najcięższych wyścigów w jego życiu. Warunki atmosferyczne, konieczność szybkiego przemieszczenia się do Japonii tuż po Tour de France, zmiana strefy czasowej, te wszystkie obostrzenia covidowe, testy i tak dalej, upał, wilgotność, górzystość trasy, to wszystko wpłynęło na to, że to był naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ciężki dzień w biurze dla wszystkich. Kto był najmocniejszy na trasie? No, wydaje się, że najmocniejszymi zawodnikami na trasie byli Tadej Pogacar i Wout van Aert, ale nie wygrali. Wygrał Richard Carapaz. Richard Carapaz, który jest w tym momencie chyba zawodnikiem, który ma najlepsze wyczucie chwili. Jego atak znakomity, bardzo mocny, no dość daleko jednak, te kilkanaście kilometrów przed metą, a co ważne, kiedy pogonią za McNultym, ta jego przewaga, ta ich przewaga rosła, zbliżała się nawet do minuty, to jednak z tyłu grupa tych największych tuzów zawodowego peletonu zebrała się w siłę i spróbowali gonić. Van Aert naprawdę nadawał bardzo, bardzo solidne tempo, ale nie zdołał. Nie zdołał dogonić Carapaza, dopadli tylko słabnącego McNultiego. Jakie znaczenie tutaj miał brak radia na przykład, że nikt im tam nie mówił, no dawaj, dawaj, już masz blisko. A jakie znaczenie miało to, że drużyny były mniej liczne? Trudno powiedzieć, no pewnie miały. Natomiast taki jest urok imprez mistrzowskich. Słoweńcy jechali świetnie, znakomita praca Jana Tratnika przy kontrolowaniu ucieczki, w której jechał m.in. Juraj Sagan. Polacy jechali bardzo czujnie, aktywnie jechali Belgowie, aktywnie jechali Włosi, no ale ostatecznie na Mikuni uformowała się czołówka, która się trochę dzieliła, były z niej liczne ataki, czołówka imponująca. Naprawdę, ci, którzy zostali tutaj w walce o medale i o czołowe pozycje, no to była naprawdę śmietanka zawodowego kolarstwa. Oczywiście troszkę szkoda, że Nibali nie dał rady, że Valverde nie dał rady, swoją drogą Valverde no, w wielkich nerwach po nieprzespanej nocy, bo tam było zagrożenie, że z powodu testu na COVID jednej z osób z obsługi Hiszpanie w ogóle nie wystartują. Nie dał rady Remco Evenepoel chociaż atakował, więc też nie wiadomo, jakby, czy ten jego atak to nie była podkładka dla Van Aerta. Ale właśnie jeżeli chodzi o Remco Evenepoela, to mam taką prośbę i apel. Dajmy wszyscy Evenepoelowi spokój. On naprawdę wielki wyścig póki co wygrał jeden. On ma wiele zwycięstw już teraz jako wciąż młody chłopak, ale on wygrał to San Sebastian. Potem wygrał bardzo wiele mniejszych wyścigów, wygrał Tour de Pologne. Natomiast no, nie licząc San Sebastian, on się nie sprawdził
w wielkim wyścigu. Także dawanie mu gwiazdek to na pewno jest świetny, utalentowany człowiek, znakomity kolarz, jeszcze nas zaskoczy nie raz, ale właśnie stawianie go w roli faworyta, dajmy mu spokój. Niech on wygra coś wielkiego i potem znowu wsiądźmy mu na głowę. Dajmy Remko spokój. To taka mała dygresja. No, świetna jazda. Wspomniałem świetną jazdę Słoweńców, świetną jazdę Polaków. Michał Kwiatkowski naprawdę na podjeździe Mikuni, do podjazdu Mikuni został doprowadzony niemal perfekcyjnie, był tam gdzie trzeba. Ten podjazd, on, bo już są dane, nie ma jeszcze danych Carapaza, który zwykł wrzucać pełne swoje pliki z pełnymi danymi. Są na razie dane Van Aerta i Michała Kwiatkowskiego z tego wyścigu. No i cały podjazd Mikuni 23-20 Van Aert. Średnia prędkość podjeżdżania 1748, to tam ze wzoru wychodzi niecałe 6 watów na kilogram, prawdopodobnie tam było więcej, bo jeżeli się przyjrzeliście, no to nawierzchnia na tym podjeździe była dziwna, tak? Nie wiem, czy ona została wcześniej czymś zdrapana, czy tam były jakieś dylatacje, czy coś antypoślizgowego. W każdym razie ta nawierzchnia nie wyglądała na taką, po której łatwo by się jechało szybko, więc prawdopodobnie te moce będą troszkę wyższe realnie niż z estymat. Zobaczymy, może Carapaz faktycznie, tak jak ma to w zwyczaju, wrzuci plik ze swoimi pełnymi danymi. No i co? No i Michał Kwiatkowski jechał bardzo aktywnie, może właśnie zbyt aktywnie, może powinien bardziej czekać. Van Aert przetrwał ten najcięższy podjazd. Pogacar próbował w swoim stylu nadać bardzo mocne tempo i wszystkich pozrywać, nie pozrywał. Kwiatkowski poniekąd dociągnął Carapaza do Pogacara na tym podjeździe. Potem taki niewielki płaskowyż, jeszcze jedna hopka, wjazd na ten tor wyścigowy, który był tak naprawdę dość falisty. I tam mogły dziać się różne rzeczy. No i działy się, bo ta grupa naprawdę, ta czołowa grupa, no genialna, tak? Jak popatrzycie w wyniki, to mamy w pierwszej dziesiątce Carapaza, Van Aerta, Pogacara, Mollema, Woodsa, Magnaliego, Godii, Urana, Yatesa, Schachmana. Potem jeszcze Kwiatkowski. I w Fulzang odpadł też Betiol. Także no, ja tylko liczyłem na to po cichu, że to dojedzie i będzie finisz. Będzie finisz z takiej grupy tych gigantów. Poniekąd był. No i Pogacar z Van Aertem ścigali się na kreskę. Nieznacznie wygrał Van Aert. Ja po cichu liczyłem na Pogacara, że on jest w stanie po takim ciężkim dniu ograć Van Aerta, no bo przecież był w stanie skutecznie finiszować w Liège Bastogne-Liège. Mimo że tutaj przegrał z Van Aertem, no to widać po raz kolejny, jak bardzo uniwersalnym on jest kolarzem. No i mamy tą wygraną Carapaza. Tak jak mówię, świetne wyczucie chwili. Za Carapazem nie pogonili, tak? Gonili za Kwiatkowskim, gonili za Fulzangiem. Kiedy Carapaz pojechał za McNaltym, nie pogonili. To było idealne, tak? On wyczekał, wszyscy pewnie byli już troszkę podcięci, no więc on ruszył za McNaltym i zdobyli razem przewagę. McNalty, świetny czasowiec, byli w stanie razem wypracować przewagę wystarczającą. A potem, kiedy McNulty osłabł, Van Aert ruszał z tyłu, no i zaczynał redukować tą przewagę Carapaza. Carapaz zacisnął zęby i obronił się. To było piękne, to było świetne, był do końca suspens, było świetne ściganie, no i był piękny sukces. Był piękny sukces. Richard Carapaz jawi się jako i prezentuje jako naprawdę bardzo sympatyczny gość. Po tym serialu o Movistarze, gdzie on tam występował, po jakichś jego wypowiedziach, wywiadach, naprawdę wygląda, mówi fajne rzeczy, także niewątpliwie jest to dobra historia dla kolarstwa, piękne zwycięstwo. Carapaz no, jest niesamowicie popularny dla Ekwadoru. Tutaj kolarze z Ameryki Południowej w ogóle mają kolejny diament w swojej kolekcji, kolejne wielkie zwycięstwo. No i myślę, że Carapaz będzie godnym mistrzem olimpijskim przez
tylko najbliższe 3 lata, no bo Paryż już na horyzoncie. Trzeba powiedzieć, że teraz chciałbym zobaczyć Carapaza w jakimś klasyku. Nie wiem, czy w tym roku on, czy da radę, jeszcze zobaczymy, jakie są jego dalsze plany startowe, ale chciałbym go zobaczyć walczącego na przykład w Lombardii, bo no, tutaj trasa tego wyścigu niewątpliwie taką charakterystyką do Lombardii była zbliżona. Do Lombardii była zbliżona. Także Carapaz pięknie, Michał Kwiatkowski zrobił co mógł. Oczywiście jest duże ciśnienie na to, żeby się zastanawiać, dlaczego, co się stało, czy to było dobre, czy to nie było dobre. Myślę, że Michał Kwiatkowski pojechał na miarę swoich możliwości. Nie bez powodu on był raczej rzadko wymieniany w gronie faworytów. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że on te wielkie imprezy, no i klasyki, potrafi jeździć świetnie. I jakby przebieg tego wyścigu był zbliżony do tego, co w ostatnich, nawet nie tyle miesiącach, co latach Michał Kwiatkowski prezentuje. To znaczy, długo był w czołówce, jechał w sposób decydujący, który decydował o obliczu wyścigu. Tutaj warto wspomnieć, że faktycznie no, był tym zawodnikiem obserwowanym przez rywali i wszystkie jego ruchy były jakby pod obserwacją, pod kontrolą. No a potem, kiedy przychodzi do takiej najważniejszej rozgrywki, to jednak odrobinę sił brakuje. No i dziś niestety się to powtórzyło, choć jak wiadomo, robił co mógł. Także ewidentnie był w wywiadzie po wyścigu, był no, niezadowolony. Zobaczymy, czy taka porażka wpłynie w jakiś sposób na jego decyzje dotyczące kariery, której mam nadzieję trochę jeszcze ma. Kariery nieco więcej niż Kwiatkowski, ma przed sobą Carapaz, będzie miał na pewno trudne życie, z jednej strony piękne, bo w Ekwadorze będzie bohaterem narodowym, natomiast również trudne, bo teraz poza byciem faworytem na każdym wyścigu etapowym, w którym startuje, będzie również traktowany jako faworyt w każdym górzystym klasyku. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Na Igrzyskach Olimpijskich mamy jutro wyścig ze startu wspólnego kobiet, gdzie Katarzyna Niewiadoma no, ma wyższe notowania niż miał Michał Kwiatkowski, ponieważ ona i w tym, i w poprzednich latach regularnie staje na podium ważnych klasyków, przynajmniej kilka razy w roku, więc no, tutaj te nadzieje są większe. Potem mamy wyścigi MTB i do końca tygodnia zawody BMX-owe, które, chociaż nie jestem jakimś ekspertem, będę bardzo uważnie śledził, bo jest to bardzo ekscytujące. No i moi drodzy, to by było na tyle. Świetny, świetny wyścig na rozpoczęcie igrzysk. Kolarze mają to szczęście, że ścigają się na samym początku, więc jeżeli COVID będzie uderzał w igrzyska, to oni mają to już za sobą. Zapraszam do śledzenia kolarstwa w Tokio. Zapraszam do takiego racjonalnego obcowania z własnym patriotyzmem i emocjami, no bo wyścig był świetny i był na tyle dobry, że fajnie, jeżeli właśnie te uczucia takie, które się w nas budzą raz na 4 lata, nie przyćmiły tej znakomitej rywalizacji, którą oglądaliśmy. Dziękuję Wam uprzejmie i do zobaczenia po wyścigu kobiet, chociaż później wieczorem niż dzisiejszego popołudnia po wyścigu mężczyzn. Do zobaczenia. Cześć.